Siema, niestety, ale okłamałem was. Ostatnio nagrałem film o tym, jak znaleźć wszystkie nowości w darmowej aktualizacji 4.0. Lecz nie było to prawdą. Nie wszystkie nowości, bo jak się okazało, do Wiedźmina twórcy dodali również latarnie. Latarni na mapie może być ukrytych kilka, ale dzisiaj wiemy tylko o lokalizacji jednej z nich w Velen. W jaskini zaraz koło drzewa Wisielców. Swoją drogą, jak nie wiecie, jak zdobyć ten armor, prawy górny róg albo playlista w opisie. Jaskinia ta jest docelowym celem misji o nazwie Spisek, w której to spotykamy Talara, Roga, Oga i Poga, trójkę przyjaznych troli, albo też nieprzyjaznych w zależności od tego, jak się ta misja potoczy. Wracając do pochodni, prezentuje się ona następująco i myślę, że jest fajną alternatywą mikstury kot, która to swoimi wyblakłymi kolorami zabija klimat właśnie tych jaskiń. W porównaniu do pochodni wypada ona dużo lepiej i jest chyba najlepszym źródłem światła, który możemy znaleźć w grze. Po więcej ciekawostek odsyłam do playlisty w opisie i możecie zostawić suba po właśnie więcej ciekawostek z wiedźmińskiego świata. A na koniec jeszcze mała ciekawostka. Latarnia to już miała być dodana jako item do questa w Wiedźminie 3 i właśnie miała służyć jako alternatywa pochodni, ale dodano ją dopiero w patchu 4.0.